coś zaczyna się dziać obok mnie i to niekoniecznie fajne rzeczy, bo już widzicie pewnie, zdobył Hun Anute, to miasto, które i ja chciałem zdobyć. Aha, podpalił. Myślałem, że będzie miał już przyczółek, żeby mnie zaatakować. A on to miasto podpalił. No ja te sól mam. Miedź też mam. Barwniki mam, kadzidło mam. Także ja tutaj miasta zakładał nie będę. Do tego zmierzam. To dobrze, że podpalił, bo już myślałem, że ojejku, i tutaj też atakuje, że on tutaj będzie, kurde, wiecie, samoloty podsyłał i w mój dwór walił, ale jednak nie. To ja mu nie będę pomagał, nie będę zabijał tej jednostki. Niech się pomordują. Jak najdłużej oczywiście, tutaj. Robimy tory, no raczej nie inaczej. I teraz tak. Na pewno potrzebuję karawanę zrobić szybko, a potem archeologa, bo tutaj obok mamy ślady przeszłości, a to kultura, turystyka, trzeba by o to troszeczkę zadbać. Te drugie ślady to gdzie ja miałem? Gdzieś były. Bo tutaj wiem. A, tu! Czyli dwór Atylii też będę musiał przejąć. No teraz mam tyle zadowolenia, że powoli mógłbym o tym myśleć. Aczkolwiek najpierw Gozan chyba. Podejrzyjmy to miasto. Ono nie jest złe. Można by je przygarnąć. Ale chyba... Nie no. Myślę, czy na pewno w tym momencie już to robić, bo to jest dobre pytanie, kluczowe. Jeden tu, potem tu, a tu mam jeszcze. To szybko jeszcze jednego potrzebuję, takiego, kurde, ile roboty teraz. Masakra jakaś. Ale to... I tak takie rzeczy jak banki muszę robić. No dobra, Gozan chyba da radę, przyłącz miasto. Weźmy na ręczną kontrolę, dajmy tu na pewno jednego. 14 obywateli, 11 natury. No dobra, to na razie tylko jeden taki specjalista, damy na to. Tu blokujemy. Tu na pewno blokujemy. To też dobre pole. No dobra, niech tak na razie robią. 11, 5, w porządku. Tylko nie bank w tym momencie, a właśnie pomnik, sąd. Najpierw sąd, potem pomnik. O, fabryka, szkoła. Fabryka i szkoła. Okej, niech tak będzie. Potem resztę się ogarnie. Czyli temu już będę mógł zmienić nazwę na Urals. Tutaj będzie Jarosław. A to, jak sobie przypomnę. Jaką tam nazwę chciałem. Chociaż nigdy nie planowałem tam miasta. Także ja jeszcze się nie zastanawiałem, z wyjątkiem tego, o czym mówiłem na początku tego odcinka, który niekoniecznie początkiem być musi. A weź ty na nie. Nie. Ja tam właśnie do ciebie nie zamierzam. Węgiel? Nie. Dam ci złota, film. No i tak, o tak ci tam. To dołożę ci jedną sztukę. No i ten, dobra, 9 ci nawet dam. O, dobra. Masz. I tutaj widzimy, Dania przyjęła autokrację, tak jak się spodziewałem, także jest okej. Nawet bardziej niż okej. Kurde, dalej tych koni potrzebuję, jak się okazuje. A Boże, muszę tam przestać nimi handlować.
Mongoł tam spiskował przeciw mnie. I to tak wygląda, że mnie zaraz zaatakuje. Chwila. Jejku. Czyli ja już muszę w tym momencie zrobić armię Azja i armię Europa już tak pełnoprawnie. Czyli to zostaje w armii Europa. To też, to i to. To powiedzmy też jest jeszcze Azja, Europa. A to już będzie armia Azja, czyli raz, dwa, trzy, cztery artylerie. Trzy jednostki strzelców. Jakoś tak czwartego bym chciał. Tak bardzo bym chciał. To niech będzie to. To jest trudny teren. Niech będzie to. Tu jest wielki generał. Dobra, niech on tu będzie na razie. To niech stoi tu na razie. Nie, potrzebuję czwartego na pewno. Ale to był ten mój czwarty chyba. Czy ja mam czterech tylko? Piechociarzy, przegląd militarny. Tak. Aj, nie. A, to ja piechociarza to wolę tu przerzucić. Oni mi tu będą potrzebni. Ten w ogóle nie dobrze stoi, okej. A ten jest na... też płasko. No dobra, ten będzie tu. On tu sobie dojdzie. A dobra, niech tu czeka. Jakby się okazało może, że mnie zaatakuje, to będę kombinował. Na razie kombinował nie będę. Okej, w porządku, spokojnie. Cóż tu się podziało? W ogóle, bo nie patrzyłem. Aha. Umowa naukowa. 6, okej, w porządeczku. No to strzelimy, jak podchodzi, no to... Chociaż nie, mogłem walnąć artylerią. A tamtym nie walić ostrzałem. On tak by było lepiej. Sensowniej. Troszku z deka. Muszę jakiegoś jednego wysłać ziomka. Ale to tego, o tym. Tym pójdę te ropy ogarnąć. Aj, to tutaj. On tu ma iść. Trochę mu to zajmie, ale dojdzie. Dojdzie kiedyś, chłopak. O. Idealnie. Trzy turki. Piramid nie mam, bo bym o wiele szybciej robił te rzeczy, ale niestety. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I tutaj. Najpiękniej. Tak to, kurde, ma wyglądać. Kijów. Kijowie, szpital? No ta. Kijowie potrzebuje szpitala. Nawet nie głupią ma już te produkcje, kurcze. Archeolog też by się przydał. Złota mało. Też, czyli bank, opera. Weźmiemy tę operę. Damy potem bank. Potem szpital. To i ogród by tutaj się przydało, jak się okazuje. No dobra, tyle niech będzie. Lecim szybciutko dalej. No wreszcie. Ale też nic złego się nie podziało, ważnego też nie. Także spokojnie, rozgrywamy sobie partyjkę, tak jak przewidywał to plan. Powolutku do przodu, jest okej. Jeszcze wojen wiele będzie, jak ktoś się niecierpliwi, to spokojnie. To spokojnie. Na wszystko przyjdzie pora. Ciągle... A nie, to jeszcze.
czemu ja tutaj zacząłem gadać. W każdym razie, Mongoł, co turę proponuje mi układ otwartych granic, ale niestety spodziewam się, że on chce podejrzeć, co ja tutaj gdzie mam i mnie zaatakować, także ja się na to nie godzę i czekam na rozwój wypadków i powoli szykuję się już na wojnę, bo on, jak już mówiłem, spiskował przeciw mnie. I jest zresztą moim wrogiem. O, tak chciałem generalnie zrobić, że podmienić te jednostki. Bo to, tak jak też już mówiłem, będzie armia Europa. Obronna raczej, a tu ofensywna. A nie, poszedł sobie. No i zdobędzie to miasto. Pany! Dlatego to robię. Kolejna mowa się skończyła. Ta, już jedna turka. Było 6. Także 5 turek wcześniej też się skończyła. To jest dobre. To jest dobre. Ale ja tu będę potrzebował takich oto... Oj, takich oto pelotek. Dobra, ciachaj tutaj szybko. Karawana. Chciałem przyspieszyć jedno i drugie. Czyli... No tak. Dobra, weźmiemy ten królewiec, dopalimy. Ociupinkę 14. No niezbyt wiele, ale tutaj za moment jeszcze tory będą i będzie lepiej. Tory 25% dołożą produkcji. Także spokojnie. No to... jeszcze tutaj zasięgu nie ma. No ale tak, trzeba się szykować. I pelotki trzeba będzie robić. Trzeba też będzie... Właśnie czołgi. Ja mam... Ropy własnej tylko 5, albo będę miał dopiero. Tu drogę muszę machnąć tak w ogóle. Tu może. Ojejku. Aha, bo ja tutaj tych generałów to mam. Tu jeden siedzi. No dobra, to tego. Albo nie, tego. No dobra, tego stąd zabierzemy. Dobra, to tak, tego tutaj na front, a tego tutaj. Ojejku! Się nie przestawiło. Ty tutaj, ziomek, a ty tutaj. O. I tyle chyba. Tyle chyba. Aha! A tu mogę kupić warsztat, żeby szybciej się to robiło. Albo młyn, jeszcze lepszy. No tak, bo tutaj jest 10%, także trzeba zadbać o te wartości bezwzględne. Czyli wezmę, kupię młyn. Żywność, produkcja 1, a tam niedużo niby, ale spokojnie. Oj, będzie lepiej, będzie o wiele lepiej. 1, 2, dobra, lecimy szybciutko. Dalej. Ludzie zupełnie jak kule. Kolejna spokojna turka. Aż dziwnie mi tak. Ale nie narzekam, bo ja jeszcze na jakąś wielką kolejną wojnę gotowy nie jestem. Ale będę, już się szykuję. Robotnik. To honot. To mosiek. Cóż tu się skończyło? Aha. To już mi to niepotrzebne. O! To ciekawe. W ogóle proponuje mi to w kółko jakieś takie głupie wręcz układy. No ale wiecie... Mają wyobraźnię te cipki. Ojejko. Tu na pewno trzeba będzie zmierzać, ale to trzeba iść tędy. Także myślę, że właśnie od tego zaczniemy, bo czołgów zbyt wielu miał nie będę. Także dlatego, że nie mam ropy, także nie śpieszę się z tym, a koni mam obecnie 2 sztuki. No i husarię, ale husaria to. Działa przeciwpancerne. Idźmy tędy w tym momencie. O, laboratoria. Genialna sprawa. Dobra, czyli tak. Na pewno...
Na pewno jedna turka, dwie, tu dwie. To już, już wybiorę. Kurde, ile rzeczy ważnych do budowania. Ale tu zaczniemy od tych jednych działek. Tu wybrałem tego wciul różnych rzeczy do budowania. Tu też zresztą, tu też. O kurde. W Smoleńsku drugie. A to nawet w takiej kolejności nie ma co tam kozaczyć. Tak i tak, mógłbym ewentualnie kupić, ale ja tego też potrzebuję na różne przezbrojenia, chociażby to jest strasznie drogie, ale też warto, żeby straszyć. Na jedną mowę mam tylko mało. Ojojoj, może być ciekawie, o tutaj. I to pewnie przejmie i tu w ogóle też miasta. O ja pierniczę, ale to już mongolskie mogą być. Tak, tutaj Mongol może mieć swoje miasta rdzenne. A to jak zdobędzie, to będzie miał mnie w zasięgu. I niewykluczone, że wtedy miasto będę musiał przyłączyć i kupić pelotki. Może tak być, zobaczymy. A jeszcze tutaj zajrzę. Niewykluczone, że na Krzywy Ryj to miasto jakoś zdobędę. Całkiem to to prawdopodobne. Aczkolwiek... A zobaczymy zresztą. Niemniej warto spróbować. Tak sobie myślę. Tutaj ty tam nie maruć. O. I se śpi. Się rozstaw. Zobaczymy. Czy cosik z tego będzie. Czy nie. A, generał. Ty tu śpi. Trzeba już powoli szykować się na tę wojnę z Mongołem. A masz. Żebym nie lubił. No zajęła jednak Mongolia to miasto. Mogłem troszeczkę wcześniej się tam wybrać, aczkolwiek wcześniej miałem problemy z zadowoleniem i tak nie siłą rzeczy nie mogłem, nawet jakbym chciał tego robić. Dobra, tory mamy, czyli... O, widzicie. Modyfikator za połączenie kolejowe, 25%. Pięknie. Pięknie, pięknie. 10 turek prora. O to chodzi, o to chodzi. Tu kopią chłopaki. Kopajcie, kopajcie. Chwila, moment. O, macie takie piękne zasięgi. To robimy. Tory jak na dzikim zachodzie normalnie. Też już mamy gotowe. To tu też kopią chłopaki. Czyli tu zapierniczamy teraz. Ja lubię te tory robić. Nie wiem czemu, ale lubię. A, uciekł mi. Szkoda. Gdzie wy uciekacie, chłopaki? Na wodę, takie sprytnie powiedziałbym z deka. Ejko, w każdym razie jakoś tutaj trzeba będzie kombinować, żeby otworzyć sobie drogę na Mongoła. Oto miasto będziemy się bili. Tutaj były dwa. O, jest, ciągle widać jedno. A tu Karakorum. 10 zadowolenia. Jakbym taką kukię przejął. Tylko, że to biedne miasto. Tu niczego nie ma. Jakby ropa była. Tu jest niby. Ojejku, tu już Ural mamy generalnie. Czyli już sięgam Uralu. Polską. Ha, pięknie. Pięknie, trzeba go przekroczyć i wkroczyć do Azji. Taki plan. Chyba tak, chyba sobie pójdę powalczyć. A, wolałbym tędy nie walić. Ale chyba mogę. Jak tu podejdę, to już będą mnie bić. Wolałbym tędy jakoś strzelać. Ale tak, mnie się tam nie śpieszy. Ja bym wolał tak na spokojnie. To wy tu na razie, chłopaki, czuwacie. Fortyfikujecie się raczej. Wy tu też czuwacie, chłopaki. Wy tu... No właśnie, tu też miasto można założyć, bo takie... Niegłupie się wydaje. Węgiel, szkoda, że nie ropa. Tego Mongoł nie podpalił. A tu spalił.
O pany. A na razie was tu jeszcze przytrzymam chwileczkę. O. Tu pociągnę. I tyle. Te cztery jednostki mają zdobyć kukie. Zobaczymy. Ile mam jazd? A, ten Wuppertal. Kukia. Okej, to jakbym to kukie zajął. Wuppertal mu zostawimy, tak sobie myślę. I te ewentualnie też będą sobie żyły. Taką będę miał enklawę chuńską na swoim terenie. Rezerwat. No. Daruję ci, kobito. No, drogi szczyt. Mecenat, o, i ten mecenat. No, Gandhi mnie chyba nie polubi, ale ja tego w ogóle nie potrzebuję. Ja bym właśnie wolał ten drugi, odwrotny do tego, który zwiększy te szanse na naukowców, inżynierów i kupców, a nie tam jakiś tam pisarzy, artystów i tak dalej. Także takie zrobimy. Kakao to ja chyba... O, nie mam, to mi rybka. No, aczkolwiek przydałoby się. O, wreszcie, jak to wolno się toczy, robi i tak dalej. No jak to? A nie, dobra. Tak nie widać tych torów, ale one tutaj są. To my idziemy dalej, oczywiście. Ojejku! No tak, bo tu torów nie ma. No dobra, to wy tutaj, chłopaki. A wy tutaj. Zmieniłem nazwy. Zapomniałem o tym powiedzieć. Mamy Jarosław. Mamy Archangielsk. Tu mamy Samarę, o właśnie. A tu będzie Wołgograd. I to już za niedługo. No, w kolejnej przerwie zmienię. W każdym razie... tutaj nie będziemy w Samarze grali, znaczy nasi nie będą grali meczu na Mistrzostwach Świata, ale w Wołgogradzie będą grali. Jeden. Chyba z Kolumbią. A nie pamiętam. Ale w jeden na pewno będą grali, a tutaj w Samarze nie. No niemniej takie nazwy wykorzystałem. Tak jak mówię, tutaj ten Wołgograd będzie, dwór zostawimy, tu się jeszcze pomyśli. Najpierw muszę po prostu te miasta przyjąć, także nie śpieszy mi się. Podchodzimy tak powolutku, po cichutku. Taki jakiś samobójca chyba, mam wrażenie. Tu się rozstawmy i tu się rozstawmy i tutaj ziomka dajmy. Mongoł mnie chyba nie zaatakuje, no. Nie spodziewam się takich szaleństw. Ale kto go tam wie? Kto go tam wie? Dotarł mój ziomek, także ja chciałem, o, tutaj tory, żeby połączyć to miasto i pójdę tę ropę machnąć. Na razie mam ropę taką, wiecie, handlowaną. O, nie fajnie. Wszystko. No jejku. Tylko ja byłem na nie, a reszta taka... No tak. O, premia. Ale pięknie. Kocham te premie. Podpisałem umowę naukową z Brazylią. Także kolejne takie bonusy będą w przyszłości oczywiście. Spichlerz. Jarku. My to tak naprawdę potrzebujemy wszystkiego. No, działa. Działa też by się przydała, ale uniwerek zrobimy. A potem się pomyśli. No dobra, tak ma być na razie. Ojejku, 5,5 żarełka, trochę malutko żarełka. Trzeba by to ewentualnie... ale tu tak nie ma naprawdę zbyt wielu do wyboru. Tak pól fajniejszych, aczkolwiek to można by wziąć. To mam zabrać? Bo to niezłe pole. To zabiorę, a tu dam. No trochę lepiej.
No i dobra, i tak ma być. Reszta jest okej. Okay. Moskwa 14. To mi się nie podoba. W ogóle, także damy cię tutaj. 11, to już ujdzie. No dobra. Za 5 turek będzie. Działo jedno, działo drugie. Też zmieniłem, bo wybrałem karabiny maszynowe w którymś odcinku. Bo się rąbnąłem.